Na Stuarta Bartona, Stu, polskiego pingwina. Mega fajne rzeczy będzie się działy. Czeka obecnie w Polsce więcej osób niż chyba u szczytu jego sławy. Z tym, że tym razem nie czekają na niego fani, czeka na niego policja, prokuratura i generalnie rzesza rozwścieczonych osób, które dowiedziały się, jakich czynów miałby się dopuszczać względem małoletnich, a to oczywiście stawia go w dosyć niekomfortowej pozycji. Witajcie w legalnym vlogu. Ja się nazywam Mariusz Stankiewicz, jestem adwokatem i dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat kwestii ewentualnego przekazania Stu i co może stanąć na przeszkodzie w przekazaniu Stuarta do Polski. A zanim do tego przejdziemy, przypominam, że ponad 80% z was, którzy oglądają moje treści, nadal nie jest subskrybentami. Jeżeli lubicie to, co oglądacie, rozważcie subskrypcję, to nic nie kosztuje, zawsze możecie odsubskrybować. A teraz dalej do materiału. Niewątpliwie sprawa Stuarta zyskała bardzo duży medialny rozgłos. Zaczęliśmy od niesławnego wywiadu przeprowadzonego przez Jakuba Wontora. Później był materiał Wardęgi, który tutaj otworzył puszkę Pandory. No i mieliśmy, że tak powiem, dobitkę od Konopskiego samego. Więc kiedy ta sprawa zaczęła się robić, jak to się mówi, wiralowa, no ale niewątpliwie też twórcy trochę, jak to się mówi, hypowali ten cały temat i nakręcali publikę do tego, żeby właśnie oglądać i czekać właśnie na kolejny materiał, no to nie wiem, czy właśnie to nie będzie głównym hamulcowym przekazania Stuarta do naszego kraju. Generalnie uważam, że Stuart oczywiście powinien zostać osądzony, powinien tutaj ten cały proces być przeprowadzony, wszystkie dowody powinny zostać sprawdzone, ocenione i sąd powinien wtedy się zastanowić, za co powinien być skazany, za co nie powinien być skazany. Nie wiemy, jakie są konkretne zarzuty. Jedynie tylko to, co funkcjonuje gdzieś na przestrzeni publicznej, że gdzieś tam było to wszystko sprawdzane pod kątem czynów z artykułu 200 kodeksu karnego, który obecnie jest zagrożony karą rzeczywiście do 15 lat pozbawienia wolności, ale do tego jeszcze sobie później wrócimy. To nie jest też tak, jak obecnie tutaj się chwalą politycy, czy też polska policja, że skoro Stuart Barton został zatrzymany, to automatycznie zostanie przekazany, że to wszystko będzie takie bardzo gładkie. O tym, czy zostanie przekazany, zdecyduje brytyjski sąd. I zanim sąd to zrobi, ten sąd to zrobi, no to będzie musiał się zastanowić nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, nasze polskie sądy nie cieszą się zbytnio dobrą opinią na europejskim sądowym podwórku i już na przestrzeni ostatnich lat kilkukrotnie zdarzyło się, że obywatele, o których Polska się zwracała, żeby ich wydać, no nie byli wydawani, bo sądy miały wątpliwości co do tego, że będą miały rzetelny, sprawiedliwy proces w naszym kraju. Ostatecznie więc sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wydał takie dosyć zachowawcze orzeczenie, gdzie stwierdził, że sąd wydający, czyli ten, do którego się zwracają o to, żeby wydał danego obywatela, może zbadać, czy w danym kraju, prawda, praworządność została zachowana, czy jest zachowana, czy sędziowie są niezależni, ale dodał taki mały punkcik, taką gwiazdeczkę, że samo to w sobie nie jest podstawą do tego, żeby nie wydawać obywatela. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli taka, że w tym jednym konkretnym przypadku, że dana osoba z imienia i nazwiska, do której sprawa dotyczy, że w związku z tymi wszystkimi okolicznościami istnieje niebezpieczeństwo, że będzie miała nierzetelny proces. I teraz, kiedy nasze kochane zuchy, politycy... Dlatego zdecydowałem o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w tej sprawie. Zawiadomienie skierowałem, ponieważ uważam, że polskie służby, polskie organy ścigania powinny zbadać tą sprawę, która poruszyła ogromną część świata polskiego internetu. I tutaj pan Cieplucha, który na szybko sklecił zawiadomienie do prokuratury, czyli własnymi rękami jakby przyłożył, tu podpisał się pod treścią takiego pisma, w którym dowodzi się, że ktoś mógł popełnić przestępstwo. No i zadaniem takiego pisma jest przekonać prokuratora do tego, żeby wszczął postępowanie, więc ewidentnie był nastawiony w ten sposób, że uznaje winę Stu w jakimś tam stopniu za oczywistą czy udowodnioną. Oczywiście podpiął się pod to najsłynniejszy Zbyszek w tym kraju, no bo też jego szef, tak, też tam zarządził, że to będą szybkie działania i w ogóle, i była konferencja, i że tutaj działamy i robimy,
tak dalej. No i jak już o premiera się otarło, to już w ogóle, że tak powiem, wiadomo. No, przy okazji kampanii wyborczej każdy temat do podchwycenia, no, nie będę tego komentował generalnie. Natomiast uważam, że to będzie miało wpływ na decyzję, którą będzie podejmował brytyjski sąd. W momencie, kiedy osoby ze świecznika polskiej polityki, osoby, które mają realny wpływ na władzę i osoby, które mają realny wpływ też na działalność sądów w tym kraju, na działalność prokuratury w tym kraju, sąd brytyjski może się zastanawiać, może mu zadrżeć ręka, żeby wydać Stewarta w Polsce. Przypominam, że cała wrzawa na temat Stewarta zaczęła się jeszcze przed tym, jak wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stewartowi. W związku z tym, kiedy nie było jeszcze żadnych zarzutów, kiedy sprawa była przez prokuraturę wyjaśniana, politycy no niejako troszeczkę orzekli w tych swoich różnych tweetach i wystąpieniach, jaki los Stewarta czeka. Więc w tym momencie sąd brytyjski ma tak naprawdę czarno na białym, że istnieje jakieś tam zagrożenie, że będzie presja, w szczególności, że sprawa jest tak bulwersująca i trafiła do wiadomości całej Polski. Wszyscy o tym mówimy. Niewątpliwie zasięg ogólnokrajowy całej tej sprawy, jak również to, że wizerunek Stewarta jest wszędzie znany i to, że ludzie po prostu są żądni zemsty i krwi. Będzie to działać wstrzymująco na sąd brytyjski przed wydaniem Stewarta do kraju, w którym atmosfera jest jednoznacznie dla niego niebezpieczna. I w tym momencie właśnie mam wrażenie, że ten sukces tego filmu i to, że to się najpierw rozegrało przez media zamiast po Bożemu, najpierw do prokuratury, niech oni tam po cichu to wszystko załatwią, niech te wnioski pójdą i tego Stewarta zatrzymają bez tej całej nagonki, to teraz, kiedy nasi politycy zechcieli się już na ten temat wypowiedzieć i określić, jakie kary mu grożą, to teraz może być duży znak zapytania z perspektywy sądu brytyjskiego, czy rzeczywiście on może liczyć na rzetelny proces. Umowa o handlu i współpracy, czyli te CTA, przewiduje, że sąd musi wyważyć, czy jest jakieś realne zagrożenie dla ochrony praw osoby, której dotyczy właśnie wniosek o jego wydanie. Po drugie, Wielka Brytania ma takie wytyczne dla właśnie organów, które zwracają się o pomoc prawną, również o wydanie danej osoby, że może też sprawdzać i przeprowadzić ocenę, czy należycie są chronione prawa człowieka w danym kraju. Więc z tego punktu widzenia nie wiem, czy się właśnie nie skończy tak, że sąd brytyjski powie nie. Bo sąd brytyjski ma całą listę, dosyć długą, przypadków, w których może odmówić wydania danego obywatela. I to, o czym teraz cały czas mówię, jest jednym z takich przypadków. Bardzo blisko takiej sytuacji już było w kwestii wydania pana Artura C., kiedy Polska zwróciła się do Irlandii, żeby go przekazali w związku z jakimiś tam przestępstwami narkotykowymi. I właśnie sprawa otarła się o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ostatecznie Irlandia go wydała, natomiast mocno pani sędzia się tam zastanawiała nad kwestią tego, że polityk Prawa i Sprawiedliwości, w tym chyba wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, dosyć otwarcie się wypowiadał na temat samego Artura C. I to był tylko wiceminister, czy nadal jest wiceminister, ale teraz mamy troszeczkę dalej, poszliśmy krok dalej. Jest premier, jest sam minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie, no i jeszcze wiceminister, który pisze zawiadomienie. To trio mogło wszystko popsuć, a wszystko dlatego, że ta sprawa zaczęła się od tego, że ktoś postanowił zrobić z tego viral, zamiast zrobić to porządnie. Na marginesie pozwolę sobie tylko żeby wspomnieć, że pan minister sprawiedliwości, najsłynniejszy Zbigniew w tym kraju, zapowiedział, że Stewartowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. No to tutaj trzeba byłoby wspomnieć, czy też napomnieć pana ministra, że na czas, kiedy te czyny były popełnione, górna granica zagrożenia ustawowego była 12 lat pozbawienia wolności.
No chyba, że pan minister miał w głowie, nie wiem, na przykład karę łączną, bo wyobraża sobie, że będzie kilka kar i sąd je złączy i razem wyjdzie z tego 15 lat. No mówmy się, to jest maksymalny wymiar kary. Ja nie chcę tutaj w żaden sposób deprecjonować szkody, jaką Stewart mógł wyrządzić, natomiast bardzo wątpliwe jest, że będzie tutaj mowa o tym, że maksymalny wymiar kary od razu dla niego jest przewidziany. To raczej się nie stanie. Zakładam, że jest osobą niekaraną, więc o tych w ogóle granicach nie będziemy mówić, no ale liczby ładnie wyglądają w tweetach, więc tak chyba poszło. A już tak na drugim marginesie, to jeszcze wczoraj sobie sprawdzałem tak z ciekawości, czy tutaj kwestia czynów, które się zarzuca Stewartowi, nie będzie miała jakiegoś tam znaczenia, czy grooming jest tak samo karalny jak w Polsce i czy ewentualnie jakieś tam obcowanie z małoletnim poniżej lat 15 też jest tam karalne. Jego ogólnie jest karalne, ale sposób wymierzania kary tam w Wielkiej Brytanii jest dosyć ciekawy, bo nie potrafię do końca tam rozstrzygnąć, jak to by się skończyło, jeżeli chodzi o z małoletnim, bo źródła, z których tam czerpałem, są niejednoznaczne, ale tak ostatecznie, gdyby mnie tam przypalano, to bym powiedział, że groziłaby mu kara do 14 lat pozbawienia wolności, zakładając, że to byłby małoletni 13-15 lat. Za sobą poniżej 13 roku życia grozi dożywotnie pozbawienie wolności nawet. Natomiast z groomingiem jest o tyle ciekawe, że tam w zależności od tego, do jakiego sądu się trafi, jeżeli do tych niższych, to nie wiem, jak to nazywają w ogóle, są magistrate courts, niech ktoś to dobrze przetłumaczy w komentarzach, jeżeli można prosić, sądy pokoju, gdzieś tam widziałem takie tłumaczenie, ale nie wiem, czy ono jest do końca trafne. Jeżeli w tym sądzie będzie ta sprawa się rozgrywała, to grozi mu do 6 miesięcy pozbawienia wolności albo jakaś tam grzywna. A jeżeli sprawa trafiłaby do Crown Court, czyli tam powiedzmy Sądu Królewskiego i tam przed ławą przysięgłych na przykład by się to wszystko rozgrywało, to z kolei groziłaby mu kara albo 10 albo 14 lat pozbawienia wolności, w zależności jaki by to rodzaj groomingu. Także no, Wielka Brytania też jest dosyć ciekawym miejscem pod tym względem. Zobaczymy, jak to się będzie w takim razie rozgrywało. Natomiast nie liczyłbym na to, że będzie tutaj jakieś bardzo szybciutkie przekazanie, bo tam też Stewart ma swoją ścieżkę do tego, żeby ewentualnie zwalczać ten wniosek o przekazanie. Sąd, który będzie się nad tym zastanawiał, jeżeli stwierdzi, że jednak przekaże Stewarta, no to jego prawnicy na przykład mogą wnosić od tej decyzji apelację, więc chwilę to zajmie, bo tam też młyny sprawiedliwości mielą powoli. Miejmy nadzieję więc, że politycy, którzy zbyt pośpiesznie postanowili się tutaj przykleić pod jakiś sukces w rozwikłaniu sprawy Stewarta Bartona, nie pogrzebali tak naprawdę możliwości procedowania tej sprawy dalej. No ale cóż, no, jak ktoś woli szybciej organizować konferencje i prezentować na tych konferencjach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa stworzone rękami polityków, no to w tym momencie sam się podkłada pod to, czy w tym kraju może być rzetelny proces. No to będzie smutne, jeżeli przez taką głupotę Stewart Barton nie zostanie wydany Polsce. I pamiętajcie, że wszystko, czego się tutaj dowiedzieliście, objęte jest tajemnicą adwokacką, także nikomu nic nie mówcie. Zachowajcie to dla siebie. Ale zostawcie suba i lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.